Siemano, witam na kanale. To co, dzisiaj kontynuujemy zabawę z moim bojlerem. Dzisiaj weźmiemy się za zrobienie do niego jakiejś izolacji. Odnośnie tego zrobiłem małą ankietę i ponad 70% było za tym, żeby zrobić izolację z pianki. No i trochę się cieszę, bo tak po cichu na to liczyłem, bo właśnie taką izolację chciałem zrobić. Nie wiem, czy będzie najlepsza, ale po prostu nigdy takiej pianki natryskowej nie nakładałem, więc po prostu jestem trochę ciekawy, jak to mi pójdzie, jak to będzie wyglądało. Ja zrobię sobie, jeszcze tylko zabezpieczę te spawy, w sensie zamaluję to i co, jeszcze pozabezpieczę sobie krótce, zrobię do nich jakieś takie, powiedzmy, zabudowę i będziemy próbować nałożyć tą piankę. Dobra, mam już to jakieś przygotowane pod izolowanie tego. Najważniejsze, krótce, zabezpieczone. Tutaj też ja widziałem, że nie cieknie, no ale tego miejsca jeszcze nie będę izolował, tylko do tej taśmy przejadę, a później najwyżej się zapryska osobno. Przestawiłem to, tak sobie myślę, to będzie musiało chwilę stać, a jutro jakoś trzeba samochodem do roboty wyjechać. I co? Bierzemy się za pianowanie tego. Dobra, mam taką piankę, nie lubimy żadnej reklamy ani antyreklamy, bo nie wiem, jak to będzie działało. Taka jest instrukcja. Od 18 do 25 stopni wstrząsnąć tą końcówkę, zakręcić do pistoletu i 40-50 cm odległości. Jedyna pianka, jaką natryskowa, jaką znalazłem w popularnym markecie budowlanym, innej prawdopodobnie innej to już chyba nie było. Dlaczego to tam może być? Ocieplenie fasad i poddaszy, ocieplenie balkonów, no i garaże, no i bojlerów. Jest sprzęt złożony, zrobimy test na tej desce, zobaczymy, co wyjdzie. Okej, jakiś natrysk robi. Że montuję może na takim sprzęcie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I ja biorę się za jakieś pianowanie. Powiem wam, że to chyba nawet nie wygląda tak źle. Jakoś to się rozproszyło. Powtórzę to jeszcze kilka razy. Za każdym razem tam dam troszeczkę podeschnąć. Jakoś to wygląda. Wiecie co? Minęło 20 minut i to już na serio skończyło. Więc chyba co 20 minut stało tam tą puszkę. Wypsykał na to i co? I zobaczymy. Nie, no wojowałem. Bo dojechałem do połowy drugim razem i już się tutaj skończyło. Nie, może trochę za dużo tu dawałem, ale dobra, dokupię jeszcze jedną i jeszcze dopsykamy i będziemy kończyć. No, akurat w lokalnym sklepie udało się dokupić jeszcze jedną taką samą, więc dokończę tą połowę ściany jeszcze. Tu w niektórych miejscach są takie dziury, to spróbuję to tylko w tych miejscach uzupełnić. No i zostawiamy do wyschnięcia. No i mamy to. Nawet tu, w niektórych miejscach to ładnie równo
wyszło. W niektórych miejscach to podocinam te guzy sterczące, albo w sumie zostawię, tam to na to będzie patrzył. No, w niektórych miejscach, no serio spoko to wyszło. Tutaj jeszcze ten przedni tekiel będę musiał kiedyś zaizolować, ale tu na tej taśmie sobie to odkleję. I jeszcze zostawię to miejsce, zobaczymy czy gdzieś nie cieknie na tych spawach. No, prawie dwa dni stało, nic nie ciekło, ale no, boiler nie był, że tak powiem, nabity po całości, tylko ten kawałek, zobaczymy jak dostanie troszkę większego ciśnienia, czy gdzieś tego nie wypcha. Tu podsyłam Wam filmik z budowy tego boilera i na razie do usłyszenia.